Zapytałam Odry: Odro, co mogłabym zrobić dla ciebie? Odra odpowiedziała: Na początek zadbaj o jasność i czystość swojej intencji, a potem tańcz, śpiewaj i twórz, pozostając przy swojej intencji. Powiedziała: Słyszę, jak śpiewasz dla mnie. Słyszę twoją intencję. Widzę, jak tańczysz nad brzegiem moim. Widzę twoją intencję. Czuję, jak prosisz, bym wzięła to, co już ci nie służy. Czuję twoją intencję. Zawołałam do Odry: Odro, zgubiłam świadomość tego, po co tu jestem. A ona, przeźroczystą ręką, delikatnie popychając mnie z miłością, szepnęła: Stań w swojej prawdzie. Czas wyjść ze skorupki, kochanie. Uznaj w sercu świadomość moją, a ja pomogę odzyskać ci twoją. Kocha ciebie. Chcemy uznania rzeki Odry za osobę prawną. Dołącz do nas. Jesteśmy plemieniem Odry.